Wyobraźmy sobie taką sytuację, że podchodzimy do kogoś na ulicy i zadajemy mu taką zagadkę. Czy potrafisz skonstruować trójkąt o bokach długości 2, 2 i 5? Czy taki trójkąt potrafisz skonstruować? No to zastanówmy się, czy się daje taki trójkąt skonstruować. Narysuję teraz bok długości 5 najpierw, ten najdłuższy. Powiedzmy, że to jest bok długości 5. No, i teraz do niego chcę doczepić te dwa boki. Każdy z nich ma długość 2, czyli to będzie bok długości 2. Postaram się narysować to tak, żeby mniej więcej te długości sobie odpowiadały, czyli że tu jest 2, tutaj jest 5. No i tutaj jeszcze ten trzeci bok długości 2. No i widać, że tak narysowałem, że nie mamy tutaj trzeciego wierzchołka. No, ale zastanówmy się, czy tutaj w ogóle możemy mieć trzeci wierzchołek. Możemy spróbować pochylić te boki w swoją stronę, tak żeby się spotkały, no ale zauważmy, że jakbyśmy tutaj nie pochylali tych boków, to one się nigdy nie spotkają. Nawet w granicznym przypadku, kiedy pochylę je tak, żeby się pokryły z tym odcinkiem długości 5, to zostanie tutaj przerwa długości 1 pomiędzy tymi końcami. I to jest ten moment, kiedy one są najbliżej siebie, i bliżej już być nie mogą. No i widzimy po prostu, że ponieważ suma długości tych odcinków 2 dodać 2 to jest 4, jest mniejsza od długości tego trzeciego boku, to tutaj nie da się utworzyć trzeciego wierzchołka trójkąta z tych boków. Inaczej mówiąc, możemy sobie wyobrazić, że tutaj kręcimy tymi odcinkami wokół tego punktu, gdzie już są przyczepione. One zataczają takie okręgi tutaj, ale te okręgi się nigdy nie przetną, nigdy się nie przecinają, nie powstanie nigdy trzeci wierzchołek. Czyli widzimy, że taka sytuacja, tutaj to jest ten bok długości 2, że taka sytuacja, kiedy suma długości tych dwóch boków jest mniejsza niż długość trzeciego boku, prowadzi do, do tego, że nie można takiego trójkąta skonstruować. Czyli w takiej sytuacji skonstruowanie takiego trójkąta jest niemożliwe. Niemożliwe. Czyli widzimy, że nie z dowolnych boków można skonstruować trójkąt, żeby z danych odcinków dało się skonstruować trójkąt, to muszą spełniać taki warunek, że suma długości dwóch odcinków musi być większa niż długość trzeciego odcinka. Właśnie, większa. Nie może być równa, no bo co dostaniemy, jakbyśmy mieli sumę równą, czyli byśmy mieli na przykład trójkąt o bokach 2, 2 i 4. To wtedy powstanie taki trójkąt zdegenerowany. Co ja mam na myśli mówiąc zdegenerowany? No mianowicie taki trójkąt. Powiedzmy, że to jest ten odcinek długości 4. No i teraz jak tutaj wezmę... Odcinek długości 2 i drugi odcinek długości 2. No, takie tutaj narysowałem, że się nie łączą, no ale mogę tutaj znowu nimi zakręcić i widzimy, że jak pochyle je tak, że one tutaj się pokryją z tym najdłuższym odcinkiem, to dokładnie wtedy tutaj te wierzchołki się spotkają i powstanie wierzchołek. Trójkąta, ale ten trójkąt będzie wtedy takim zdegenerowanym odcinkiem. Znaczy, trójkąt będzie odcinkiem, czyli to będzie taki zdegenerowany trójkąt, czyli to nie jest taki prawdziwy trójkąt. No bo właśnie te okręgi, które tutaj rysowałem, będą akurat się stykały tylko w tym jednym punkcie. No i to jest taki zdegenerowany trójkąt. Czyli widzimy, że suma długości boków, dwóch boków musi być większa niż długość trzeciego boku. No, i wtedy możemy dostać prawdziwy trójkąt niezdegenerowany. Czyli na przykład, jak wezmę boki długości 3, 3 i 5, no to z tego powinienem skonstruować piękny trójkąt niezdegenerowany. No to teraz go na zakończenie narysuję. Tutaj wezmę sobie bok długości 3 tym razem. I tutaj też bok długości 3. No i tutaj już narysowałem także się te. Wierzchołki, że te końce odcinków się spotkały, tworząc wierzchołek. No i tutaj można się zastanawiać, czy to jest jedyny taki trójkąt, który się da skonstruować z takich odcinków. No i odpowiedź brzmi tak, to jest jedyny taki trójkąt. Jak mamy zadane długości boków trójkąta, to z dokładnością do obrotów i ewentualnie odbić, jest tylko jeden taki trójkąt. No bo jakie są wyznaczone, jak jest wyznaczony ten trzeci wierzchołek? No właśnie tak, że tutaj możemy kręcić tym odcinkiem tak, żeby ten wierzchołek już zachować, żeby tutaj to połączenie było. No tak, będziemy kręcić, no to tutaj zatoczymy taki okrąg, tutaj tym drugim odcinkiem zatoczymy drugi taki okrąg. No i te okręgi się przecinają, co prawda w dwóch punktach, ale te punkty są położone symetrycznie względem się względem tego najdłuższego odcinka. No więc te trójkąty, które powstaną z połączenia, czy czy tego wierzchołka z tymi końcami, czy tego będą dokładnie takie same, co najwyżej ten będzie odbity z na tej prostej, ale będzie miał taki sam kształt. Te trójkąty będą przystające. Czyli widzimy, że jak mamy zadane długości boków, to możemy skonstruować tylko jeden trójkąt o takich długościach boków, przy czym ta konstrukcja jest możliwa tylko wtedy, kiedy suma długości dwóch boków jest większa niż długość trzeciego boku. I tak jest dla każdej pary boków. Każda para boków musi mieć sumę długości większą niż trzeci bok.